państwu, wydarzenie bez precedensu. I jak państwo wiedzą, od jakiegoś czasu realizujemy projekt Wrocław dla klimatu. Mierzymy nasze możliwości ograniczenia emisji CO2. Nie może być przedsięwzięcia, które ostatecznie kiedyś bardziej zredukuje tę redukcję niż samochody o napędzie elektrycznym. Firma Fortum, której przedstawicieli bardzo serdecznie witam, najlepszy dostarczyciel ciepła na świecie, a nawet w kosmosie. Bardzo piękny prezent dla Wrocławia. Prezent, który należy rozumieć jako wskazówkę. Taką wskazówkę, że tego rodzaju samochodów powinno być we Wrocławiu więcej. For me, this is about creating a modern urban society where we can live in a sustainable way. And transport is a big part of it. It's a part of it, and it's important that we're moving into this direction. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że dla mnie to wszystko, co się tutaj dzisiaj dzieje, to jest kwestia stworzenia nowoczesnego, miejskiego społeczeństwa. Społeczeństwa, które żyje w sposób zrównoważony, nie szkodzący środowisku. I transport jest bardzo ważną częścią życia takiego społeczeństwa. So, this is one step towards a modern urban living and also sustainable. It's one step, we will do more steps, but somewhere you need to start. Thank you very much. I to jest taki pierwszy krok, jeden z kroków w kierunku stworzenia nowoczesnej społeczności miejskiej. To jest ten pierwszy krok i jestem pewien, że następne kroki nastąpią później. Dziękuję bardzo. Tutaj głównym gospodarzom, czyli przede wszystkim panu prezydentowi za to, że promuje tego typu samochody, bo drodzy państwo, to jest pierwszy samochód w Polsce i to jest pierwsze miasto w Polsce, które tego typu samochód będzie posiadało. Także dzisiaj, z dniem dzisiejszym, 10 lutego tworzymy nową erę samochodów elektrycznych w Polsce. Nie było jeszcze takiego samochodu i nie było jeszcze takiej organizacji, która dzisiaj będzie z niego korzystała. Więc dziękuję bardzo panu prezydentowi. Dziękuję również firmie Fortum, która zaufała Mitsubishi, która chce w ten sposób promować rozwój tych samochodów i miejmy nadzieję, że niedługo zarówno państwo, jak i Straż Miejska, albo może jeszcze inne instytucje będą korzystały z tych czystych ekologicznie samochodów. Więc z mojej strony ogromne podziękowania i przede wszystkim pokazuję, że chyba pogoda też nam sprzyja do tego, żeby promować i rozwijać tego typu samochody. Ile pali na stotkę? Ile zużywa energii. I jest zeroemisyjny i uwaga, jest bardzo, bardzo cichy. Naprawdę nie będzie wiele słychać. Ale powiedz, rozpędzi się do ilu? Może się rozpędzić do 150 km. To jest pierwsze. A zasięg ma? Na ile wystarczy? Na 150 km również. 150 razy 150. Tak jest. Proszę uważać tutaj, żeby się tak nie rozpędzał, ale tak jest. Dobrze.